Hitman vs Yoshi, czyli format, w którym zapraszam twórców, żeby zmierzyli się jako najlepsi hitmani. Naprzeciw nich staje całe widzowie miasto, cały serwer, a oni będą musieli konkurować ze mną tym, kto i jak dobrze wykona swoje zlecenia. Ze mną jest Filip Yoshi. Yoshiego znacie z wielu naprawdę jego kanałów. Hej Yoshi, jak tam u ciebie? Dzień dobry, ja już tutaj z furze siedzę, czekam na pierwsze zleconko. No stary, no to startujemy w tym momencie, za 5 sekund! 3, 2, 1! Rura! Znaczy powiem tak szczerze, mega się stresuję, ale widzowie, napiszcie w komentarzu, czy jesteście team Dziku, czy team Yoshi. Zobaczymy, kto szybciej sobie poradzi, kto lepiej sobie poradzi. I przede wszystkim, czy ktoś z nas zginie, bo to jest szansa na to. Stary, ja naprawdę chciałbym uniknąć to, żeby przed pierwszymi 20 minutami tego filmu nikt z nas nie zginął. Żebyśmy mogli się spojedynkować, to jest lepszy finalnie. Oho, dobra, ja już tutaj powitania dostałem, potężne. Aha, widzowie, on już dostał jakieś zlecenie? Dobra, pozycja GPS i normalnie GPS dobrze jest. Lecimy w takim razie, widzowie. Ej, ale się jaram, mega! Pierwsze zlecenie moje w ogóle! Oglądałem tą serię, bo jestem subskrybentem, widzowie, tego kanału. Mam nadzieję, że wy też oczywiście. O cholercia, jakieś, widzowie, tutaj rzeczy dostałem. Jego zlikwidujesz po cichu, 5000 dolarów trafia na twoje konto. Stary, jakieś zaszyfrowane zdjęcie discordowe dostałem. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, ale kurczę, masz swoje zleconko? Już mam zlecenie, stary, wszystko jest w porządku. Wcale się nie rozwaliłem. Chodź, co się u mnie dzieje, widzowie? Jest okej. Okej, dobra, nieważne, ja też mam swoje zlecenie. Dobra, widzowie, 2 kilometry. Mamy typa, co wygląda jak garnek. Garnek ma na łbie, a widzowie, ja nie chciałbym mieć garnka na łbie, bo chciałbym wygrać to z Yoshi. Yoshiego na pewno znacie, na pewno widzieliście jego filmy. Udało mi się go zaprosić, więc widzowie, możecie teraz napisać, kogo chcielibyście jeszcze zobaczyć, bo myślę, że Sky is the limit i każdy, kto grał w GTA, chciałby się sprawdzić na takim trybie, w którym to musi być naprawdę po cichu, bo policja stąpa po jego krokach, a on musi dokonywać zleceń. Ja już skończę pieprzyć, widzowie, bo mam kilometr do zlecenia. Zaraz zobaczymy, co jest grane. Dobra, widzowie, tak wygląda w takim razie nasz cel, który dostajemy 15 koła za to. Ja powiem tak, jest na luzie, musimy się trochę pospieszyć, postaramy się wykonać zlecenie najszybciej, jak się tylko da. Widzowie, a wie, teraz mi się przypomniało, tamten gościu wyglądał jak Bobby. Zobaczcie to, to jest Bobby. Sprawdźmy, czy on coś już zabił. Nie, on jeszcze nic nie zabił. Widzowie, na mapie będą się pojawiały blipy, kiedy ktoś kogoś zabije. Widzowie, tak, zobaczcie tego gościa, to jest Bobby. Ej, przepraszam, kolego. Muszę być ostrożny, to na pewno. Dostałem też informację, żeby być ostrożnym. Ja, widzowie, słynę z bycia ostrożnym, co widzieliście zresztą przed chwilą, jak jechałem sobie cudownie autem. A do naszego celu mamy kilometr. Kolego? O, jestem niewinny. A, nie, widzowie, to nie jest Bobby. Jak to niewinny? Chodź, przejedziesz się ze mną, to twój Harley? Harley Davidson? No. To chodź, stary, chodź, muszę cię zawieźć gdzieś, muszę ci pokazać coś, jestem ambasadorem tej marki. Uwierz mi w to? No dobra. Dobra, widzowie, to jest najbardziej niepodejrzany typ, który zaprasza cię do swojej sportowej fury, żeby zobaczyć Harley'a Davidsona. Ta, tylko musimy tu w górę pojechać. Hej, widzowie, mamy nasz cel gdzieś. Nasz cel gdzieś tutaj się mniej więcej znajduje. I ja, jako hitman prawdziwy tutaj, płatny zabójca, no wydaje mi się, że najlepszą opcją możliwą byłoby spojrzenie sobie przez lunetkę. Czy ja tutaj cokolwiek widzę, kogokolwiek? Ej, czy to jest ten typ? Dobra, musimy sprawdzić jeszcze raz. Nie chcę złego człowieka. Krótkie spodenki, szara koszulka. Cholera, widzowie, żeby on się o niczym nie skapnął i nie wyciągnął na mnie klamki. Może być naprawdę lipa. Ile pan dał za to auto? Za to? 2 razy po 3 razy. Dobra, słuchaj, nie, tak naprawdę chciałem cię tu odwalić. I tak mam pistolet z sumikiem, gliny to nie usłyszą. Nie, odjeżdżaj mi, gnoju! Ja pierdzielę, widzowie! Cholera, zdjąłem go! Jakie miałem zrąbane celowanie! Ty pisiad za kierownicę, widzowie! Pierwszy cel wyeliminowany! No, myślę, że to jest ten typ. Oho, dobra, dziękuję pięknie. Lecimy w takim razie, szybkie zleconko wleciało. Z miejsca zdarzenia sobie oczywiście znikamy, widzowie. Tutaj jak najdalej od panów policjantów. Zjedziemy sobie gdzieś tutaj może na boczek. Stary, możesz sobie spojrzeć na mapkę, że w okolicach Tamy wyeliminowałem swój pierwszy cel. Takie dam ci tylko podpowiedzi, tak. A ja też wyeliminowałem pierwszy cel, chyba. Co? Znaczy tak mi się wydaje, nie dostałem jeszcze żadnej wiadomości. Chyba to był ten człowiek, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli zabiłeś tego, co miałeś w zdjęciu, to był on, stary, i chyba radziłbym ci spierdzielać, bo zaraz tam podjadę. Oj, widzowie, dokładnie. Dobra. Dobra, ej, zapytam. I stary, tylko jedna ważna rzecz. Pamiętaj, że twoje auto ma ograniczony zasób paliwa, więc albo je porzucisz, albo w sumie chyba tyle. Dobra, nie ma problemu, stary, nie ma problemu. Ej, a co jeśli to nie był ten gość? No nie. Czysto teoretycznie, nie? Załóżmy, że...
pozbyłem się złej osoby. To wtedy możesz liczyć na łaskę tego gościa, który ci zlecał to zadanie. Dobrze, to był ten gość. Był. Dobra, dziku, nie gadam z tobą, zadanie zaliczone. Dobra, lecimy dalej. Co? Widzowie, ja mam drugie zadanie. Już mam drugie zadanie. Witam, twoim następnym agentem jest agent Blake, FBI. Ptaszki donoszą, że przebywa w barze Tequila Lala. Ja pierdzielę, muszę tam dojechać. Jestem w ogóle inkognito. Ja co, ja mam turbo w tym Mini Cooperze? Grubo, widzowie, grubo. Yoshi był gdzieś w tych okolicach, cholercia. Ciebie co tam w ogóle? Jak tam zleconko idzie? Jest dobrze? Jest wszystko super? Haha, powiem ci, pierwsze zadanie wykonane i to był naprawdę przyjemniaczek. Niestety musiałem porzucić swoje auto sportowe. No nie, niedobrze, co? Nie fajnie. No paliwo się skończyło. O nie, o nie! Miałem powiedzieć, dobrze ci tak, ale widzę, że moje auto już... Dobrze, dobrze, widzowie, już nie domaga. O kurczę, a ty jesteś gdzieś pewnie blisko komendy Mission Row, co? A skąd masz takie informacje? A to nie tak, że tam zabijałeś swój cel? Nie. Oj, widzowie, on kłamie. A skąd masz takie informacje? Na mapie pojawia się blip w momencie, w którym kogoś zabijesz. Taka czerwona czaszka. A to może ci się pomyliło z jakąś inną czaszką? Nie wiem. Dzień dobry, przyszedłem pożyczyć pana auto. Dobra, do zobaczenia, dziku, ogólnie. Widzimy się przy następnych zleceniach. Dobrze, stary, ja ciebie zapraszam mimo wszystko do baru Tequila Lala na wspólnego drinka. Aczkolwiek, no, musisz się pośpieszyć. Okej, widzowie, a to dobra, zaproszenie ale mogę go... odrzucić? Pewnie. No to zaproszenie odrzucone, pozdrawiam. Aha, okej. Chłop chce mnie zmajglować, jakieś tapsy mi pewnie chce walnąć do drina. Ja, widzowie, nie dam się na takie rzeczy namówić. Co wy? Kurczę, widzowie, nie da się zbejtować dzisiaj Yoshiego. On jest mocny, kurczę. Widzowie, ja pytałem Yoshiego przed nagrywką, ile ma godzin w GTA. Powiedział, że 500, więc jeżeli z nim przegram, bo jest to 10 razy mniej niż ja, to naprawdę będzie lipa. Patrzcie, to jest ten agent cholera? Wiem, tu na pewniaka nikogo w tym klubie nie ma. Dobra, mam pomysł, może sprawdzę górę, żeby jakieś lipy nie było, żeby tu policji nie było federalne. Patrzcie, to możemy go szybko zdjąć, po cichu, bez policji, widzowie, robimy dzisiaj cały odcinek bez policji na cicho. Totalnie. Jest tu nadal? Jest. Paliwo nam spada w dosyć szybkim tempie, auto musieliśmy nasze zostawić. No ale widzowie, nie zmienia to faktu, że wystarczy, że weźmiemy sobie nasz pistolet bojowy, on ma tłumik generalnie ten pistolet. I tym pistolecikiem, widzowie, zrobimy ram, pam, 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 cyk, cyk, cyk. A wy już dobrze wiecie, co to znaczy. Ja tutaj normalnie, widzowie, wjadę set na tory, tak o. Tutaj, żeby nie było widać fury, mam nadzieję, że ręczny zaciągnięty. No i gdzie ten typ? Gdzie ten chłop jest? Ktoś go woła, ktoś go woła. Tutaj, Blake. Czymś mogę pomóc, tak, przepraszam bardzo. Możesz. Stań pod ścianą. Stań pod ścianą, Blake. Stań pod ścianą. Gdzie masz jakieś nadajniki? Masz cokolwiek, co wzbudzi podejrzenie policji? Jestem tylko klientem. Klientem w pustej tekili? Coś tu śmierdzi podstępem. Ilu was tu jest? Proszę pana, ja przyszedłem zamówić drinka, bo żona mnie rzuciła. Gdzie? Proszę pana, żona mnie rzuciła. Gdzie, bo cię zamorduje? Na samym dole. Okej, widzowie, na samym dole są. Okej, dobra. Cześć, Blake. Dobra, zdjęliśmy Blake'a i nie idziemy na sam dół, widzowie. Wypierdzielamy stąd jak najszybciej, bo chyba słyszałem, jak się drzwi otwierają. Zanim oni się skapną, że Blake nie żyje, to będzie luz totalny. Ja pierdzielę. Ale zasadzkę nam jegoś próbował zrobić. No i gdzie ten typ? Gdzie ten chłop jest? Dobra, gdzieś tutaj powinien być. Dobra, no gdzieś tu przede mną jest. Dobra, przejdziemy się tak normalnie na razie na luzik Sonie. Cyk, cyk, cyk. No nie, no nie widzę tutaj oponenta chyba żadnego. Ej, robimy taką akcję. Biorę pistola bojowy. Tak, i to jest z tłumikiem, dobra. Robimy szybki wjazd. Szukamy sobie tutaj chłopa i wsiadamy tutaj do tego bagi i wydupiamy stąd. Albo do tego tutaj. Kamera wielkiego, co? O kurde, ile tutaj jest typów. Szukamy chłopa w czarze ciemnej karnacji. Jak ci tam, stary, poszło? Ja nie kłamałem z tą tekilą. Zobacz na mapę. Tutaj jest czerwona czacha, się pojawiła. Tak, ale to jest, stary, ja na zleconku jestem spokojnym tutaj. Chodzę sobie, patrzę. Okej. Chciałbym, stary, zobaczyć, co to za zlecenie. Może jak cię bym znalazł? Może jakbyś mnie znalazł, no ale na szczęście mnie nie znajdziesz, nie? No on jeszcze nie wie, widzowie. Trzeba uwolnić tutaj furię. Furię trzeba uwolnić naszą. Widzowie, patrzcie, ja dzisiaj robię wszystko na cicho i mam trzecie zlecenie moje. Zarąbi się, siema, słyszałem, że jesteś zabójcą na zlecenie. Proszę cię o likwidowanie bossa ruskiej mafii na Vinewood Hills. Mogą być tam jego ludzie, więc radzę uważać. Liczę na ciebie. Cholera, widzowie, boss ruskiej mafii. Ja nie wiem, czy chce się za to teraz łapać, w tym momencie się łapać za to. Patrzcie, jak wygląda. Yo, wygląda giga chad. Zdjęcie celu powyżej, zaraz poczekamy na GPS-a. Cholera, policja. Właśnie, może policja będzie miała jakieś tropy, gdzie jest Yoshi. Będę patrzył cały czas na mapę. O cholera, tam go zabił. Co pan tu robi? Nie odzywam się do niego. Dobra, niech idzie za mną. Co ty tu robisz? Co chcesz? Co ty tu robisz? Gówno cię to obchodzi, puść tu za barak.
O, Skubańcze, to tam jesteś, poza miastem. Oj tak, witam pana. O kurcze, o kurcze. Dobra, zawrota, widzowie. Ale wiem, próbowałeś tutaj zrobić, że tu se chodzisz, tu ten, a ty już smoknąłeś stary z LS do Sandy. No stary, ja szybciutki jestem ogólnie. Które to jest twoje zlecenie trzecie, dobrze liczę? Nie, drugie dopiero, spokojnie. Drugie, widzowie, dobra, jesteśmy jedno zlecenie do przodu. On teraz pojedzie też na swoje zlecenie, ale ja może spróbuję go capnąć, widzowie, tak. O kurde, psy, o psy. O! Z dupcami! Dobra, jedziemy stąd. Dobra, miejmy nadzieję, że będzie okej. I stary, muszę ci dać naprawdę ważną wskazówkę. Jak będziesz uciekał, nie rób powalonych stuntów autami, bo może ci koło odpaść. Dobra, dzięki szefie za info. Okej, dobra. Widzowie, teraz na pewno jego prędkość się zmniejszy, bo pomyśli, kurczę, jak normalny człowiek, że ej, po co szaleć, jak może mi... Ja to, widzowie, jestem hipokrytą. Sam szaleję na drogach i sam robię wielkiego stunta, ale po co? A co ile dostaje się zlecenia, że tak pyta, spytam się pięknie, ładnie, grzecznie? One są stary, no, cyklicznie w miarę. A co, czekasz na kolejne zlecenie? No właśnie, kurde, tak, o! No. O kurcze, widzowie, dostał chyba, a ja jadę bez koła. Widzicie to? Wykrakałem. On dostał trzecie, a... Okej, dobra, trochę odpuściłem gardę. Możecie mnie zjechać za to w komentarzu, że... No nie, teraz na dwóch kółkach jadę, to niezły dragster, widzowie. Porsche Panamera. Przecież gdyby on tędy przejeżdżał, to już mam lipę. Kolejne zlecenie, widzowie. Witam, mam dla ciebie szybkie zlecenie. Trzeba się pozbyć kapitana policji wraz z rodziną! Zaszedł mi za skórę. Podsyłam zdjęcie ofiary, mam nadzieję, że mogę na ciebie liczyć. O nie, czyli tutaj tego chłopa i tą babę? 10 kilometrów. Ile to będzie jechać? Co? Normalnie przez tereny górskie będę się ładował teraz, bo nie wiem, ile policja mnie tutaj będzie gonić, nie? Muszę, wiecie, jak najdalej się chyba oddalić, żeby być w pełni bezpieczny, ale słyszę policję tutaj cały czas. Widzowie, on mi pinguje kolejny raz. Nie, no 3 kilometry taką furą miałem jechać, widzowie. Przecież to Yoshi w tej chwili pewnie robi wielkie banki jakieś. Normalnie, widzowie, cyk tutaj, proszę bardzo. Pięknie, niesamowicie. Hop, no ja to, widzowie, potrafię jazdy górską, co? Co tam u ciebie słychać, kolego? Mój ukochany, cudowny. Wiesz co, chyba mam pościg policyjny. Nie mogę gadać, to ciebie gonią. To widzisz mnie gdzieś? Nie, wcale nie obserwuję niczego i nic nie słyszałem, jak coś. Nie, stary, wkręcasz mnie na maksa. O cholera, widzowie, on mnie wkręca, a mnie ramuje policja, ja pierdzielę. Dobra, ale mam Sand Kinga, furę totalnie offroadową. Mogę robić naprawdę bajeczne rzeczy. Jeden radiowóz akurat przejeżdżał, jakiego ja miałem niefarta, widzowie. A chciałem zrobić ten odcinek totalnie na cicho dzisiaj. Już wiedzą o mnie. Zamieniamy się miejscami. Dobra, pan stary, na asfalt, ja wracam na trochę tutaj lepsze tory, wiesz. Hehe, tory, pociąg. Jasne, stary, mega beka. Co, nie daje się kupić tym pociągiem? Nie, wiesz co, ja myślę, stary, że... Powiem tak, ja mam takie coś w głowie teraz, że mi się odpaliło grindowanie misji, co nie? Ja tutaj sobie świetnie radzę, że tak powiem. Świetnie sobie radzę bez jakichkolwiek interakcji z tobą. Plus wiem, że ty jesteś przebiegły, więc im dalej od ciebie, tym lepiej dla mnie. I tyle, okay, mam do powiedzenia. Okej, okay. A to pozdrawiam gorąco z ciepłego Los Santos. Aha. Z Los Santos? No może i tak. Widzowie, co? Czy to on był w tym radiu? Nie, dobra, widzowie, ja mu nie wierzę w żadne słowo. Nieważne, co on do mnie będzie gadał, ja go ignoruję. Ja się skupiam na zleceniach, widzowie, to jest najważniejsze. Zlecenia są najważniejsze. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest też to, żeby oczywiście subskrybować nasze kanały z dzwonem. To jest, widzowie, to jest turbo ważne. W sumie nie odpalił bomb nawet ten policjant chyba. Jak tam policja ogólnie? A wiesz co, zgubiona, ale zaczynam mieć taką teorię, stary, czy to ty byłeś w tym radiowozie może? A skąd bym miał wziąć radiowóz? Boję się trochę tego, co on tutaj chyba się złapał na mój ton, który miał brzmieć. A jak tobie idzie może? Które zlecenie już masz wykonane? No zaraz kończę trzecie, co? Okej, widzowie, jest lipa. Dobra, to ja muszę chyba spiąć się troszkę, bo chciałem cię poszukać. Ale mi żeś trochę pouciekał. O, widzowie, policję słyszę. Tak, a stary, a to za tobą jedzie policja teraz? Się nie powinna raczej. Okej, widzowie, dobra, jest gdzieś w okolicy chyba. A tak sygnały słyszę, myślę, że może za tobą tutaj pojechali. Czy niekoniecznie chyba, co? O cholera, no właśnie niekoniecznie. Czy to jest on? Dobra, już. Okej, dobra. Myślałem przez chwilę, że jeździsz radiowozem, ale niestety na czołówę wyjechał mi piękny jakiś kapitan policji. Dobra, to chodź, to zajedziemy tam dalej tutaj na pobocze, co? Jedziemy, widzowie, offroadem. Dobra, co ja mam teraz zrobić, jak policja mnie goni? I widzowie... Wow! Wdupcamy się tu. Dlaczego psy mnie gonią? Widzowie, dobra, chyba będzie zgubiony. A może zacząć spieprzać przed nim, albo go zastrzelić? Wiesz co, powiem ci, oficjalnie już zgubiłem ten posik, to był drugi. A jak tam, ciebie też policja nęka, policja ci dokucza? No właśnie troszeczkę tak, ale powiem ci, że tutaj z panem się chyba dogadałem. No i chyba trochę nie depnął, że tak powiem, gazu wystarczająco. I gdzieś tam został w tyle. Okej, widzowie, dobra, zarąbista fura. I dobra, chłop mnie zgubił. Dobra, jestem na trzecim zleceniu, widzowie, muszę przyspieszyć. Wjadę od frontu, widzowie. Robimy drive-by'a, czy nie, widzowie? Czy nie robimy drive-by'a? Góra chyba? Nie. Widzowie, chata totalnie pusta. Czekajcie, napiszę zleceniodawcy.
O, привет, привет. Привет. Co ty robić, moja willa? Привет, товарищи. I mnie nowy soldat. Ty nowy soldat, a ja ci nie zatrudnię, ciągle. Ja mieć pełną full ekipa. Nie, ja od Dimitryja. Jego Dimitryja? Jego kuzyn. A Dimitry nie żyć od 2 lata. O cholera, widzowie, akurat trafiłem w Dimitryja, który nie żyje od 2 lat. Ja to mam farta. Zaś mi to śmierdzieć. Przekazuję, dobra. Pierdziel się, nie mam czasu na to, okej? Okay? Nie mam czasu na granie Ruska w domu Ruska, okej? Okay? Dobra, cel wyeliminowany, widzowie. To było trochę pochopne, bo nie wiem, czy są tu jego ludzie, ale zabójstwo sumikiem równa się praktycznie zero detekcji. Ewentualnie od bliskich tutaj jego może jakichś pobratyńców. Sprawdźmy, czy jeszcze ma tu jakiś Ruski wokół siebie. O cholera, policja. No nieźle ucieka, ranna. Dobra, strzały oddane. Pytanie tylko, czy tym jednym strzałem załatwiłem sprawę. Oj, chyba nie, chyba nie, chyba nie. Dobra, napiszę, że zadanie wykonane. Zadanie wykonane, napiszę. Zobaczymy, czy nam zaliczymy. Czy nam zaliczą tutaj. Jak ci idzie, stary? No się dobrze w sumie, dosyć. Co prawda, dziwi mnie to, że po jednym strzale ze snajperki kobieta dalej była w stanie biec. Ale może niektórzy mają taką tężyznę fizyczną dużą, że tak powiem. I jest okej. Okay. Słuchaj, mogłam mieć równie dobrze kamizelkę pod sukienką, więc... No myślę, że wiesz co, myślę, że ciężko akurat. Okej. Okay. Ja powiem ci, mam uporczywego naprawdę kapitana i jestem za kolejnym zleceniem swoim, więc zostaje mi tylko 2, z to co dobrze liczę. No ja już, stary, właśnie czekam sobie na 4. Okej. Okay. O kurcze, widzowie, 4? Ja pierdzielę, ja w sumie też czekam na 4, ale mam jeszcze nad sobą jakiegoś gorliwego kapitana policji, widzowie. Dobra, wyrolowaliśmy go, ale poleciał. W maliny, widzowie, go wzięliśmy. Dobra, powiedziałem tak, boomer? Napiszcie w komentarzu. Haha, też czekamy, widzowie, za 4 zlecenie. Cześć, piszę do ciebie z polecenia. Musisz wysadzić łódź piratów? Siedzą w kanałach pod sklepem na Chinatown. Niżej podsyłam zdjęcie ofiary, mam nadzieję, że mogę na ciebie liczyć. Cholera, co? Sprawdźmy, jak to wygląda. Są, widzowie, taką tą? Pirat, tam, widzowie, pirat siedzi. Dobra, ej, to jest gdzieś tutaj. Patrzcie, to radiowóz, ale on mnie nie zauważy pewnie. Ej, próbujemy się wbijać do piratów na łódkę. Musimy jak najszybciej ukończyć te zadania, widzowie, przed Yoshim. O cholera, o, nie odpływają? O, fuck. O, fuck, widzowie, czy mam jakiegoś cieszarka tutaj? Mamy kolejne zlecenie, cyk. Witam, panie Hitmanie, mam nadzieję, że zjadł pan, co? Śniadanie? No, bez kitu. Musi mieć pan wiele siły. Gangster, którego trzeba się pozbyć, jest zbyt miły. Uprzykrza życie wszystkim dookoła, więc mam nadzieję, że ma pan, że pan go poko... Sorry, nie umiem czytać. A my musimy chyba zejść tutaj. Oho, mamy motor, mamy tutaj jakąś furę. Hola, hola! Czego? Come sta, amigo? Si, señor, por qué? Czego? O, hola boga, hola boga! Oj, widzowie, na karabin wszedłem! Nie do działka mojego, zostaw spokojnie, człowieku! Słuchaj, chciałeś zrobić napad tutaj? Mogę ci pomóc. No, nie chciałem, tylko robię. Jak to robić napad? No robię. Czym ty jesteś, chłopie? Piraty? Ja czekam na ładunek i odjeżdżam tą łódką. Widzisz, człowieku, to działko tu? Widzisz, jakie to jest machina? Zobacz. Ta, a spróbuj wystrzelić z tego. Widzowie, jak tak? Wystrzeli, to Dwa. No dawaj, dawaj, ale co, jak policja przyjedzie? No trudno, to odpływamy. Dobra, widzowie. Pierdziele, zdjęty. Bierzemy łódkę szybko. Dokładnie, jak pływamy. Idzie, Sofunciu? A powiem ci, idzie zarąbiście. Otwórz sobie mapkę, ja sobie też odpalę. Zobaczę, może czegoś zabiłeś tutaj. No właśnie, jeszcze nie, dopiero zaraz. Okej, okay. Ale właśnie mam tak... łódź mam, wiesz? Masz łódkę, okej. Okay. A co u ciebie? Jak tam jakiś pojazd może zgarnąłeś? Z zleconka coś ukradłeś? Wiesz co, nie, na razie nie miałem żadnych takich kradzieżowych, że tak powiem. Jadę ze smartem, tak o, normalnie na kolejne zlecenie. No tak jakby minąłem cię troszeczkę, dałem ci szansę. Okej, okej. Smartem, czyżbyś jechał w okolice plaży? Nie. O, dobra, czyli nie jedziesz rzeczywiście w okolice plaży. Tutaj odwrócona psychologia. Ale stary, no, ja ci powiem, zostało mi chyba ostatnie zlecenie. Jak właśnie... to ostatnie? No tak. Już? Tak, a ty na którym jesteś? Ja 4 teraz robię. O kurcze, widzowie, dobra, mamy czas, możemy gościa połapać. To stary, wiesz co, ja sobie zwolnię tempa i postaram się ciebie poszukać. Więc będziesz miał lekkie utrudnienie. No to nieźle się bawimy, co? Kurcze. Widzowie, zadania to priorytet, ale to jak mogę gościa złapać? Patrzcie, to jeszcze dostałem. Cześć, na stacji na Mirror znajduje się pewna mafia. Jeśli zafundujesz mi wybuchowy spektakl, dostaniesz 250 000 dolarów, okej. Okay. Zasiano też mogę robić różne rzeczy. Tutaj gdzieś ten policjant, widzowie, jeździł, który nas tutaj... Dobra, jesteśmy już obok. Nie, no to musi być speedrun, Tak, o, normalnie tutaj wchodzimy, widzowie. Tutaj hopa nie ma. Gdzie on może być? Dobra, wysiadam po prostu i go szukam, tak o, z buta. Kurczę, gdzie może być już? Mam pomysł, wezmę motocykl. Będę się o wiele szybciej przemieszczał. Stary, a próbowałeś kiedyś stuntów na motocyklu robić? Jakiś? Rozmaity?
może, a co? Okej, okej, a widzisz może obok siebie motocykl? Motocykl? Obok mnie? Tak. No nie, tak się składa, że nie widzę, a co? No stary, rozejrz się, rozejrz się. Dobra, widzowie, robimy musieczkę z głowy, robimy musieczkę. Ale czekaj, no patrzę, no i co, no i nie ma. No kurczę, no rozejrzyj się, popatrz dokładnie. Czy ty gdzieś mnie widzisz, o co chodzi? Trochę cię mogę widzieć, może nie, nie wiem. Dobra, widzowie, lecę z nim w kulki, totalnie. Dobra, no nie, no... Powiem ci, że patrzę, zerkam sobie i no niezbyt widzę, żeby tutaj coś było takiego. Dobra, no właśnie o to chodzi. To jest podstawa kamuflażu. A, że jest motor, którego nie widzę? Nie, w sensie ja jestem obok ciebie. No, nie wiem, jakbyś był obok mnie, to byś oddał gdzieś strzał. Też jest to jakaś logika. O kurczę, widzowie. Ale nie, no przyznaj, że trochę jednak ci to namieszało w głowie, bo jednak gdzieś mogę być, może mnie nie być. Stary, ja mam takiego dobrego aima, że jakbyś mi się pojawił, to od razu bym cię pacnął. Okej, to jest widzowie wyzwanie dla mnie. To jest widzowie wyzwanie dla mnie. Co powiedział Yoshi? Kurde, no, gdzie jest mój cel? Powiem ci, że no, mam problem z celem trochę. Myślę, że się ukrył przede mną. Cel się przed tobą ukrył? No, tak mi się wydaje. A jest szansa, że to będzie ktoś w domu? Tak, jak najbardziej. Możesz wchodzić do interiorów, stary. W domu, okej. Aha, no to nieźle, się bawisz. A gdzie jest ten dom, możesz mi jeszcze powiedzieć? Oczywiście, stary, że ci powiem. Nie, no jak najbardziej, stary. Ja już widzę swoje cele. Mam je na muszce, dosłownie. I zaraz, widzowie, przechodzimy, żeby go szukać. Tylko zastanawiam się, czy ich zdejmować teraz, czy jeszcze nie. Dobra, walę go na dziurę. Tego. Tutaj jest chyba kierowca jeszcze w aucie. To też są jacyś mafiozi. Patrzcie, dwóch ich jest. Tankują fury. Aha, i widzowie, mam patent chyba na zwalenie ich. Eksplozję chciał goś zobaczyć, więc zobaczy eksplozję. O, mamy go. Okej, lokalizacja obok marabunty. Nie, oczywiście złagowały. Nie mogę wyjść z budynku. Co? Dobrze. A jak tam, panowie? Dobrze. Umyć panu szybkę? Słuchajcie, sobie tylko z drugiego instrybutora, zaleję motocykl, widzowie. Cyk, bierzemy motocykl, mount i patrzcie teraz to. Zaraz odjedziemy. Patrzcie to. Mamy ich wszystkich, dobra. Okej, widzowie, leżą. Cholera, niedobitki jakieś. O cholera, policja. Pierdzieleni, rozstrzeliwujemy ich, widzowie. Leży policjant. Stary, jestem po piątym zleceniu. Zobacz, co się stało obok twojej lokalizacji, której ty miałeś zlecenie. Mamy nowe. Szybko, F1, szybko. Cyk. Dziękuję za wykonanie zlecenia, dobra. Dobra, jadę tą furą jak najdalej. No i psy. Dobra, jakby to ograć. No nie. Ej, widzowie, co się tutaj stało? Oni przejechali obok mnie. Dobra, ja wsiadam. I co się stało? Przepraszam, ale byłem tak skupiony inną rzeczą. Stary, zrobiłem piąte zadanie, czyli jestem wolny i w tej chwili skupię się totalnie na tobie, a finalnym zwycięzcą odcinka będzie ten, który zabije oczywiście następnego. Przypominam. Okej, widzowie, dobra, on był tutaj gdzieś. Witam celownika, zapancerzona ciężarówka pracująca się okolicami. Poniżej dostaniesz zdjęcie celu oraz jego lokalizację, ale muszę ją zniszczyć, czy muszę ją przejąć? Zobaczymy, widzowie. Ja się ciebie nie boję, co ty sobie myślisz? Pytanko mam do ciebie, stary. Czy ty może poruszasz się w czarnym takim SUV-ie? Nie, w czerwonym. Usłyszałem, że się zaśmiałeś trochę chyba. Nie, tak naprawdę to w białym. Okej, dobra, widzowie, jadę. Nie, w sumie to masz rację, w czarnym SUV-ie, no. Okej, a spójrz za siebie. No rzeczywiście, hop, tutaj jest tutaj obok mnie. Rzeczywiście, widzowie. O, siema, co tam u ciebie? O, to jednak ty jesteś, tak chciałem podjechać i upewnić. Oj, chyba się zjechało na bosek, co? O nie, zaraz się gościu gonię. Cholera, widzowie, ten motor jest totalnie do dupy. To mamy rundę pościgową chyba, co? Traci pół trudna. Dobra, jedzie za mną. Dobra, wyciągnąć go będzie trzeba. Mógłbym teoretycznie do niego walić, spróbować mu przestrzelić opony, ale widzowie, nie wiem, czy jest sens, bo on też może oddać ogniem. A jak wiecie, ja mu przypomnę, że może strzelać z auta. Może Yoshi, nie wiem, zapomniał, albo... Dobra, jedzie za mną. Albo czeka na jakąś odpowiednią pozycję, patrzcie, robimy slalomiki. Nie dajemy mu się, kurczę... O! Okej, wystrzeliłeś do mnie, pocisk. Aha. Cholera. Nie do ciebie. O kurcze. Dobra, nie, hop. O cholera, jakieś wybuchy, gdzie on jest? Chłop normalnie za mną jedzie cały czas. Co tam wybucha? Ja pierdzielę. Co tam wybucha, stary? Nic. O, nic się nie martw. O cholera, widzowie. Kurczę, to jest jego sprawka. Dobra, tu są policjanci, mogłem kurde ich sprowokować chociaż trochę. Stary, wiesz co, będę dobrym hitmanem z branży i pomogę ci z tą policją. Z jaką policją? Jaką policją, to nie jesteś ty? Cholera, co?
Daj, stary, nie, ty mnie tak wkręcasz dzisiaj. Dwa razy dałem się nabrać na to. Wiesz co, stary, ja ciebie pierdzielę na razie. Zostawiam cię, muszę sobie poradzić z policją, bo mnie zamordują oni. Jasne, jasne, stary, nie ma problemu. Chłop się wdupił, policja, nie? Gdzie ja miałem z nimi luz? On, pomogę ci z policją. Bierzemy za zakładnika. Ej, wysiadaj z fury, z rękami, z rękami. Gnoju, z rękami. Ty gdzie sobie jedziesz teraz? Wiesz co, nigdzie nie jadę, ale mam za to jedną pewną niespodziankę dla policji. Ja teraz mam widzowie przerąbane. Daj, wyrzuć broń, którą masz w ręce, dobra? I teraz tak, potrzebuję helikoptera Mavericka, policyjnego. Będzie to do załatwienia? Dobra, wiadomość jakąś, dostaliśmy. Dobra, załatwcie mi Mavericka za twoje życie, dobra? Okej, dobra. Ona stary, zmienia miejsca, ona zmienia miejsca. Policyjny helikopter w rękach Hitmana? Nie, stary, nie widziałem nigdy, a co? Ale myślę, że może zobaczyć zaraz. O kurczę, cholera. Nie podchodź tutaj, mam twojego człowieka! Nie podchodzę, nie podchodzę. Macie Mavericka? Gdzie jest Maverick? Zaraz będzie. Śpieszcie się, nie chcę żadnych snajperów z tyłu, mam waszego gościa. Nie podchodź tu, stań na chodniku. Oho, czy to jest ta ciężarówka, którą ja miałem się pozbyć? Słuchajcie się mnie lepiej, bo go rozwalę, kumacie to? Szybko przywioźcie mi tutaj tego, Mavericka. Jestem pierdzielnięty. Dobra widzowie, staramy się wyciućkać od nich helikopter policyjny, żeby nam go zawieźli. Biorę go tutaj, skitram tego gościa. Stój tutaj. Okej, widzowie, dobra, policja gra pod nasze dyktando totalnie. Każ mu wylądować albo cię rozwalę. Halo, gdzie jest mój Maverick? Pierdziele, pierdziele was, policjanci. Ale stary, mamy lekki problem. Cholera, widzowie, dobra, walimy do nich. Walimy, walimy. Ja pierdziele, nie mogę zginąć przez policję. Oh fuck, widzowie, jakby teraz ich to rozegrać. Spierdzielam, widzowie, spierdzielam z buta. Tak, po krzakach, widzowie. Zajmę high ground, wezmę ich wtedy z snajperki rozwalę. To będzie dobry pomysł. Też pobiegli za mną pewnie. Cholera, mam to Mavericka, mam Mavericka, widzowie. Dobra, wysiadł z niego. Ja sterowałem negocjacje. Patrzcie to, biorę Mavericka. Elegancko, elegancko. Kurde, paja, coś mi klient nie odpisuje. Klient ci nie odpisuje? Aha. A czy twoim klientem może była policja, którą zebrałem w jednym miejscu? Nie, raczej nie. Stary, już dobrze. Już wiem, ja ci powiem tak, wypatruj naprawdę nad swoją głową czegoś. Jasne, stary, nie ma problemu. 5 minut. Ty tak sobie lubisz pogadać, co? Ja lubię, lubię, lubię. Bo ja odwracam wtedy twoją uwagę od rzeczy ważnych i ważniejszych. Właśnie nie. A widziałem, tam jakąś ciężarówkę chyba zaatakowałeś tam na lewej autostradzie? Widziałeś, co się działo po prawo? Nie pamiętam, stary, nie zwracałem uwagi na to, wiesz? Gdzie jesteś? Dawaj. Znaczy, wiesz co, teraz to mam problem z paliwem tak ogólnie. Od razu zaznaczam tylko Filipie, że po okresie 2 minut będziemy musieli spotkać się w jakiejś przez nas ustalonej strefie. Okej, okay. Zapraszam cię na sam dół Los Santos. Chodzi ci o... Ten cypelek, port. Ten po prawo? Okej, okay. Doki. Dobra, dobra. I widzowie, lecimy na doki w takim razie. Policja tutaj jedzie? O nie, psy. W ogóle stary, policja dzisiaj jest bezradna, nie zauważyłeś tego? No tak, jest taka trochę. Z łatwością, tak, tak. Ja im buchnąłem helikopter, nie będę okłamywał. O, a ty też coś tam robisz. Ojojoj. No dobra widzowie, no to chyba co? Duel z policją chyba będzie robiony, co? Dobra, tutaj boczkiem przelecieć. Dobra, tu za śmietnikiem. Zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, o nie! Nie, nie. Nie mogę, stary! Dobra, jeden jest. Co, jak on tam jest szybko? Dobra. Na górę. Ała, 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 ała. Stary, po tym okresie widzimy się na dogach. Mam nadzieję, że będziesz tam, na tym cypelku. Oczywiście, że tak. No się bezradnej policji, to trochę się tu narobiło, co? Trochę tak. Nawet jakiś helikopter lata policyjny. Cholera, widzowie. Chyba on do mnie strzela ze snajperki? Widzę go, widzę go. A nie, to policjant? Kurde! Nie mogę go zdjąć. O cholera, próbują mnie widzowie zdjąć. Oho! Coś się roz... Zginąłem. Zginąłem! Dobrze! Dobrze! Zginąłem! Gdzie byłeś, stary? Nie widziałem cię przez całą rozgrywkę. Czekaj, jeden. Co jest, widzowie? Dobra, dawać mi kolejnego. Ty tam jeszcze walczysz z nimi, stary. Ja odpadłem totalnie. Zginąłem sam ze sobą. Czwarty, piąty. Co chłop robi, widzowie? Ja pierdzielę, stary, rozwaliłeś całą policję? Tak, rozwaliłem całą policję. Niestety, muszę ci powiedzieć, że i tak wygrałeś ten film. Ale jeżeli chcesz... Ale jeżeli chcesz dać mi honorową szansę, to możemy zawalczyć jeden na jeden na terenie doków. Co ty na to? No nie wiem, stary, no nie wiem. Możemy, słuchaj, możemy zagrać 1v1, aczkolwiek okay. No, nie powiem, kto przegrał już. No nie, no przewaliłem. Powiem ci tak. Miałeś jedno zadanie, pokonać mnie,
Ja pokonałem ciebie i pokonałem całą policję, która tutaj była. Dosłownie mam 7 trupów tutaj w tym momencie. To jest klacz roku, naprawdę. Było coś takiego w tej serii, czy nie? Nie, chyba aż takiego klacza jeszcze nikt nie zrobił. Widzę cię, jak jedziesz w radiowozie. Bonjour. A, to ty. Dobra, Yoshi, powiedz mi, jak się bawiłeś, bo już trudno w to 1v1, ale jak się bawiłeś, stary, bo wygrałeś, zrobiłeś zadania. Słuchaj, to było 1v1. To było dość szybkie, 1v1. No słuchaj, jak się bawiłem? Bawiłem się niesamowicie, szczerze. Nigdy nie byłem na takim fajnym odcinku u nikogo, dlatego dziękuję za zaproszenie. I naprawdę czekam na kolejny, czekam na albo kolejny sezon, albo kolejny odcinek ze mną, bo naprawdę bardzo dobrze się bawiłem. Bardzo miło spędzone 45 minut. I dziękuję tobie też i dziękuję oczywiście widzom za to, że oglądali, a jeżeli widzowie wam się spodobał już i chcecie to gagatka tutaj widzieć częściej Zadymiarza, żeby może w jakimś innym formacie się zobaczył, albo żeby na nową edycję tego, co robimy, tych hitmanów wpadał, to oczywiście piszcie, wpadajcie do Yoshi Allegri, dokładnie Yoshi, to jest twój kanał gamingowy, dokładnie. Tam też Yoshi nagrywa GTA, nagrywasz też Robloxa i inne takie formaty, więc tam widzowie też odsyłam każdego tutaj z tego odcinka i... Dziękuję pięknie. Żegnam się. To jest takie słowo? Hej, po prostu, hej.